Cześć! Dziś przedstawię Wam na moim kanale markę kosmetyczną, która pojawiła się już jakiś czas temu. Już zaczęłam ją tutaj pokazywać, a dokładnie niektóre produkty z tej marki zaczęłam pokazywać, ale również na moim Instagramie też już o tej marce troszeczkę wspominałam, a mianowicie dzisiaj będzie o polskiej marce Shelly, która słynie między innymi z fantastycznych kosmetyków zawierających biofermenty. Temat biofermentów jest niesamowicie ciekawy. Jeśli przyjrzycie się mu bliżej, to zobaczycie, że są to fantastyczne substancje, które mają niesamowite działanie na naszą skórę. I właśnie marka Shelly jest taką marką, która wykorzystuje potencjał tych biofermentów. Ale uwaga, jest jedyną marką, która wytwarza sama te biofermenty. Ma swoje laboratoria, gdzie tworzy te niesamowite substancje aktywne i ma już chyba nawet 24 różne typy biofermentów, które są wykorzystywane właśnie w kosmetykach. Nie ma, słuchajcie, takiej marki na naszym rynku, szczególnie wśród marek polskich, która by wykorzystywała aż taką ilość tak niesamowitych substancji aktywnych, jakimi są właśnie biofermenty, i jeszcze dodatkowo wytwarzała je sama. Kolejną niesamowicie ciekawą kwestią jest między innymi to, że jeżeli zaczniecie sobie wchodzić na stronę marki Shelly, gdzie znajdziecie oczywiście pełną ofertę, wszystkie produkty dostępne, to zauważycie, że pod produktami albo nawet na kartonikach do konkretnego produktu mamy informacje o tym, jakie tam zostały wykorzystane bakterie w tym procesie fermentacji, by stworzyć odpowiednie biofermenty. Bo musicie wiedzieć, że to jest dosyć skomplikowany proces, ta fermentacja, czyli połączenie, tak jakby wytworzenie z tych roślin kłączy, tego, co jest najbardziej wartościowe w roślinie, w procesie fermentacji, połączenie tego z bakteriami i wytworzenie właśnie takiej substancji aktywnej, która będzie miała odpowiednie działanie na naszą skórę. Bo biofermenty mają przeróżne działanie, tak jak Wam powiedziałam. Są wykorzystywane na przykład w pozbywaniu się przebarwień, jako wspaniałe antyoksydanty, w działaniu ujędrniającym, wygładzającym, ale również regulującym mikrobiotę skóry. Wiecie, że ja kocham temat mikrobiomu, mikrobioty skóry i uwielbiam w pielęgnacji kosmetyki, które będą właśnie działały na tą mikrobiotę, która żyje z nami w symbiozie, ale też dzięki temu będziemy mieć piękną skórę. Mogłabym o biofermentach, o procesie fermentacji opowiadać Wam tutaj godzinami, między innymi właśnie na przykładzie marki Shelly, bo tak jak wspomniałam wcześniej, jest to fascynujący i niesamowicie ciekawy temat. Jeszcze jeśli dodamy do tego właśnie, połączymy go z tym mikrobiomem naszej skóry, to już w ogóle naprawdę można by było o tym gadać godzinami, ale ja dzisiaj chcę Wam przedstawić samą markę, niekoniecznie ten proces. Wy musicie pamiętać o tym, że Shelly jest marką, która jest stosunkowo młodą marką na naszym rynku, ale to wcale nie oznacza, że z tym całym procesem tworzenia fermentu, biofermentów też ma dosłownie do czynienia od niedawna, bo nie. I również na stronie marki znajdziecie informacje, jak ważny jest to proces dla marki, dlaczego ona się właśnie na nim skupia, jak ważne jest doświadczenie i wiedza, które marka zdobyła przez lata. Także warto tutaj się z tym zapoznać, więc mamy te biofermenty, mamy własne laboratoria, mamy niesamowitą ilość tych biofermentów wykorzystywanych w kosmetykach i mamy bardzo fajnie rozbudowaną ofertę. Dobrze, wiecie już, jaki jest koncept marki i dlaczego jest ona taka ciekawa. To teraz przejdziemy do kosmetyków. Kosmetyki posiadają różne nazwy. Na pewno zauważycie, że mamy tam nazwy bioaktywne, biofermenty i tak dalej, i tak dalej. Musicie wiedzieć, że właśnie w produktach marki Shelly wykorzystane są substancje aktywne, bardzo aktywne, które mogą przenikać w głębsze warstwy naszego naskórka, czyli mamy tak jakby zastosowaną technologię, dzięki której mamy też bardzo efektywne działanie na naszej skórze.
Czyli to nie są takie zwykłe, słuchajcie, kosmetyki naturalne, które mają substancje, które dostają się do tych powierzchniowych warstw naszego naskórka. Działanie takich kosmetyków zobaczymy w wydłużonym czasie. Nie, nie, nie. To nie jest szel. To jest marka, która właśnie wykorzystuje potencjał biofermentów, wykorzystuje potencjał bioaktywnych substancji, które będą wnikały lepiej, dzięki czemu otrzymamy szybsze efekty, zauważymy te efekty na naszej skórze, no i też nasza skóra oczywiście będzie lepiej wyglądać, w zależności od tego, jaki dobierzemy produkt pielęgnacyjny. W tych wszystkich produktach dostępnych w ofercie marki znajdziecie kosmetyki, które są dopasowane do potrzeb skóry. Czyli mamy tam produkty, które sprawdzą się w takiej codziennej pielęgnacji, w podstawach dobrego oczyszczania, ale mamy również produkty ukierunkowane na konkretne problemy skórne. Bo mamy takie, które będą działały właśnie w momencie, kiedy na przykład skóra jest atopowa, kiedy mamy jakieś podrażnienia na naszej skórze, kiedy mamy zaczerwienienia. Mamy produkty, które będą działały anti-aging, będą działały napinająco, wygładzająco, ujędrniająco, na przebarwienie. Antyoksydacyjnie, czyli będą wymiatały wolne rodniki z naszej skóry, no i tym samym spowalniały te procesy nadmiernego starzenia się, przyspieszonego starzenia się naszej skóry. Ale mamy również takie produkty, które będą ukierunkowane na zmiany trądzikowe, na uregulowanie tej mikrobioty naszej skóry, więc naprawdę wybór jest genialny i każdy znajdzie coś dla siebie. I teraz taka mała przerwa i ciekawostka. Słuchajcie, któregoś razu gdzieś pod jednym z moich filmów, chyba to było pod filmem, gdzie robiłam projekt Denko, pokazałam kosmetyk do pielęgnacji intymnej, płyn do pielęgnacji intymnej i tam wspomniałam między innymi o tym, że sięgam po takie produkty, które mają probiotyki, prebiotyki, jest to dla mnie bardzo istotne i ktoś zostawił komentarz i napisał: bardzo, bardzo Ci polecam płyn do higieny intymnej, żel do higieny intymnej właśnie od Shell. Słuchajcie, ja już ten żel miałam, bo oczywiście tam był projekt Denko i już sobie stosowałam i testowałam i to był jeden z pierwszych produktów, po które sięgnęłam. Generalnie na moim kanale, w moich mediach społecznościowych jest mało treści o takiej pielęgnacji intymnej, ale muszę dzisiaj się na chwilę przy tym zatrzymać, bo ja nie mam problemów intymnych. Natomiast wiecie doskonale, że posiadam skórę wrażliwą. Ta wrażliwość skóry nie objawia się tylko na mojej twarzy, ale tak naprawdę na całym ciele, też również na włosach i w okolicach intymnych. Dlatego też bardzo dbam o to, żeby produkty, które stosuję w takiej pielęgnacji dziennej, pielęgnacji intymnej, były łagodzące, kojące, probiotyczne, z biofermentami, które będą idealnie wspomagały również tą mikroflorę, która tam się znajduje w tych okolicach. I to był jeden z pierwszych produktów, który bardzo mnie zainteresował, bardzo mnie zaciekawił, zwłaszcza, że mamy tutaj bioferment 10%. O ile dobrze pamiętam, marka chyba wykorzystuje te biofermenty w przedziale 6-10% albo nawet może wyżej. Nie chcę Wam tutaj skłamać, możecie te wszystkie informacje znaleźć oczywiście w mediach społecznościowych u marki. Ja Wam tutaj wyświetlę, gdzie szukać, na przykład na Instagramie. Również w opisie będą linki do produktów, o których dzisiaj wspominam i do strony marki, ale też przy okazji przypominam, że marka Shell jest dostępna również w Hebe, bo wiem, że bardzo często robicie tam zakupy, więc staram się gdzieś w materiałach, które tutaj publikuję, też linkować Wam do konkretnych produktów nie tylko na stronie marki, ale również w Hebe. No ale dobrze, żel do higieny intymnej. Bardzo ciekawa formuła takiego miękkiego, delikatnie płynnego żelu, który też ma bardzo przyjemny, specyficzny zapach, ale to, jakie on daje ukojenie już w momencie jego stosowania, to jest po prostu niesamowite. I nie dziwię się, że ta jedna osoba, która gdzieś tam zostawiła ten komentarz a propos właśnie żelu intymnego od Shell, tak bardzo pozytywnie się o nim wypowiadała, bo to jest naprawdę świetny produkt. Wydaje mi się, że mało mówi się o takiej pielęgnacji intymnej, szczególnie jeśli rozmawiamy w kontekście nas kobiet, gdzie jest to dla nas bardzo, bardzo istotne. Dziewczyny, jeśli szukacie
dobrego, a nawet powiedziałabym, świetnego produktu do stosowania w takim codziennym użyciu, produktu do higieny intymnej z fitoskładnikami, postbiotykami, biofermentem 10% nawilżającego, z bardzo fajnym, bogatym, naturalnym składem, słuchajcie, koniecznie, musicie koniecznie pomyśleć o marce Shelly. Jak doskonale już wiecie, bardzo ważne w codziennej pielęgnacji jest prawidłowe oczyszczanie naszej skóry, ale to oczyszczanie nie może być zbyt agresywne, musi być dopasowane do konkretnego typu skóry, musi być odpowiednie tak stworzone, by nie naruszać m.in. bariery hydrolipidowej, ale też wspomagać nasz naturalny mikrobiom. Słuchajcie, tutaj tak naprawdę wszystko kręci się wokół jednej rzeczy. Dobre oczyszczanie to jest podstawa pielęgnacji, ale musi być to takie oczyszczanie, żeby było ze sobą idealnie skomponowane. No i oczywiście, że Shelly jest taką marką, która posiada produkty oczyszczające do skóry, tak dopasowane, tak dobrane pod względem składów substancji aktywnych i działania, by właśnie działać między innymi oczyszczająco, dobrze doczyszczająco, myjąco, kojąco, ale również wspierać tą naszą barierę lipidową i dbać o nasz mikrobiom. Ja przetestowałam naturalną piankę do mycia twarzy również z 10% biofermentem. Fantastyczny produkt. Naprawdę, słuchajcie, szczególnie u mnie bardzo fajnie sprawdza się ta pianka w porannej pielęgnacji. Ona ma ciekawą formułę, jedna pompeczka, super rozprowadza się na twarzy. Rzeczywiście jest to ukojenie, nie ma mowy o żadnym ściągnięciu. Kolejny, bardzo fajny skład, naprawdę świetna pianka, którą mogę Wam polecić. Ale przetestowałam też, słuchajcie, mam tutaj takie miniaturki dwóch produktów, kojący płyn micelarny z biofermentem oraz naturalny tonik z biofermentem 6%. Tutaj mamy 15% bioferment z owsa plus aloes, czyli widzicie, tak jak wspomniałam wcześniej, te stężenia procentowe są no, dosyć wysokie, czyli zaczynamy od 6% i przechodzimy wyżej. Płyn kojący micelarny, wow, to jest w ogóle absolutny hit. On ma tak genialny zapach. Wiecie, że ja też zwracam uwagę na zapachy w kosmetykach, a bardzo mi na tym zależy, bo jeżeli coś śmierdzi, za przeproszeniem, to ja nie jestem w stanie tego używać. A z kolei jeśli ma ciekawy, fajny zapach, to mi to dodatkowo umila pielęgnację i sprawia, że ja jeszcze chętniej sięgam po takie kosmetyki. Założę się, że wiele z Was też tak ma, ale oczywiście są też takie osoby, które jednak mimo wszystko wolą kosmetyki bezzapachowe. Ten płyn kojący, jak on cudownie doczyszcza okolice oczu. Odrobina na wacik, przykładamy, trzymamy chwilę, ściągamy, schodzi wszystko, słuchajcie, przetestowałam z różnymi tuszami do rzęs, naprawdę schodzi wszystko i nie ma absolutnie podrażnienia skóry w okolicy oczu, przesuszenia nie ma żadnego, nic nam się tutaj nie dostaje do gałki, do środka, więc też nie ma tego zaczerwienienia, wszystko ładnie schodzi, super, naprawdę super produkt. Sprawdziłam również tonik, jeśli chodzi o tonik, on też daje fajne takie ukojenie na skórze, nie do końca tutaj podszedł mi zapach, ale to jest, wiecie, to jest do przeżycia. Natomiast tonik bardzo fajny, ale też trzeba wiedzieć, jak ten tonik łączyć z odpowiednimi kosmetykami, bo robiłam próbę z jednym takim z produktów, które mam gdzieś w swojej pielęgnacji, nie do końca tam dobrze to wszystko zadziałało, natomiast tonik ten tonik, słuchajcie, to połączenie, czyli myjemy skórę pianką, w tym drugim kroku doczyszczamy naszą skórę. W pierwszym kroku używamy ten kojący płyn micelarny, a później tonik. Całe te trzy produkty, to takie właśnie połączenie, taka powiedziałabym wielka trójca, super. W moim przypadku bardzo fajnie. Ja mam skórę mieszaną, wrażliwą, dojrzałą, znowu trójka, i u mnie to połączenie dawało naprawdę bardzo fajny efekt. Nie było takiego ściągnięcia policzków, nic mnie absolutnie nie wysypało, bardzo dobrze reagowała moja skóra, nie było zaczerwienienia, było takie właśnie ukojenie, złagodzenie, oczy, tonik,
super. Naprawdę super, pod tym względem polecam. To są takie trzy produkty, o których pierwszy raz mówię tutaj na moim kanale, ale będę mówić Wam jeszcze na pewno nie raz, bo uważam, że warto i sięgnę na pewno po pełnowymiarowe, duże opakowanie kojącego płynu micelarnego, bo tak jak mówię, sprawdzał się on u mnie fantastycznie. No i oczywiście, jak już jestem przy omawianiu kosmetyków, to muszę tutaj wspomnieć o tych dwóch produktach. Tak. O serum już było. Tak, o kremie też już był. Mam tutaj bioaktywne serum naprawcze odmładzające i bioaktywny krem naprawczo odmładzający. Można by było powiedzieć, że takie combo. Czyli mamy serum, a na serum krem. Oba produkty pachną identycznie. Mają bardzo fajne substancje aktywne w składzie. Mamy oczywiście te biofermenty. Mamy tutaj świetne działanie. Serum. Cudowna konsystencja, bardzo fajnie pracuje na skórze, super się wchłania. Jest post na moim blogu na jego temat z wyróżnionymi substancjami aktywnymi, które tam opisałam. Link do posta znajdziecie w opisie. Krem z kolei cudownie pracuje na skórze, świetnie pod filtrem, świetnie pod podkładem, a może nawet powiedziałabym być taką bazą. Zresztą serum też. Serum pod, na przykład, robicie sobie taką mieszankę w porannej pielęgnacji. Serum. Następnie nakładacie krem z filtrem i lecicie z podkładem. Albo serum i krem z filtrem, ale już z takim delikatnym kolorem, czyli to, co ja na przykład dzisiaj mam na sobie na twarzy. Świetne połączenie. Te dwa kosmetyki połączone ze sobą dają jeszcze lepsze efekty. I o tym też mówiłam na moim blogu. Pisałam na moim blogu. Serum naprawdę tak po dwóch tygodniach przyniosło fajny taki efekt rozświetlenia delikatnego napięcia i wygładzenia na mojej skórze. Ale w połączeniu z tym kremem dało najfajniejsze efekty. Bo ta skóra rzeczywiście jest tak fajnie napięta, jest taka miękka, nie jest ściągnięta, nie ma podrażnienia. Mamy tutaj zadbanie o tą barierę lipidową, mamy dbałość o nasz mikrobiom, mamy działanie antyoksydacyjne, łagodzące. No słuchajcie, to są naprawdę świetne kosmetyki. I ja nie spodziewałam się, że aż tak dobrze moja skóra na nie zareaguje. Wy doskonale też wiecie, że ja do pielęgnacji naturalnej podchodzę z rezerwą, ale jeśli już mam stawiać na kosmetyki naturalne, wegańskie, takie, które mają dużą ilość substancji pochodzenia naturalnego w składach, a te produkty mają, naprawdę mają, to musi tam być jeszcze jakaś technologia. Tam musi być jakaś ciekawostka, musi być coś, co sprawia, że te substancje naturalne będą lepiej wnikać, a co za tym idzie, lepiej działać. Ja będę widzieć szybciej efekty, bo tego oczekuję między innymi w moim wieku już od takiej pielęgnacji i tak jest w przypadku Shelly. Poza tym mówiłam Wam w dwóch filmach na moim kanale, że te dwa kosmetyki to jest genialne połączenie. Jeśli teraz stosujecie kwas w Waszej pielęgnacji, jeśli teraz sięgacie po retinoidy, potrzebujecie produktów, które będą produktami takimi pomiędzy albo uzupełnieniem tej Waszej pielęgnacji. Bo nie oszukujmy się, że przy stosowaniu kwasów czy przy stosowaniu retinoidów czasami ta skóra reaguje takim zaczerwienieniem, delikatnym podrażnieniem, czy pojawia się jakiś wysyp, czy jest to przesuszenie. Wy potrzebujecie kosmetyków, które nie tylko będą działały anti-aging, czyli mamy te kwasy, mamy gdzieś tam to złuszczanie, mamy działanie na przebarwienia takie mocniejsze, no i mamy te retinoidy, działanie przeciwstarzeniowe i tak dalej. Ale Wy potrzebujecie w pielęgnacji również kosmetyków naprawczych, kosmetyków wzmacniających, regenerujących, kojących, łagodzących, takich, które będą dbały o ten mikrobiom i dbały o barierę lipidową. A Shelly w ofercie właśnie takie kosmetyki posiada. Opowiedziałam Wam o kosmetykach, które ja już sobie testuję, przetestowałam, sprawdziłam na sobie. Ale pamiętajcie proszę, że w ofercie Shelly mamy jeszcze większą gamę tych kosmetyków. Mamy produkty specjalistyczne, mamy produkty do pielęgnacji ciała. A właśnie, jeśli chodzi o ciało, tam są też takie fajne pianki brązujące. I na pewno w okresie letnim przetestuję te pianki, bo jestem ich bardzo, bardzo ciekawa. Wiecie, że ja te samoopalacze też gdzieś tam zawsze przemycam w tej mojej pielęgnacji. Lubię taką delikatną opaleniznę. Mamy oczywiście te płyny do pielęgnacji, żele do pielęgnacji intymnej. No i mamy zestawy.
I chyba tak dobrze się składa, że ten film akurat leci w tygodniu Black Week, więc zerknijcie sobie na stronę marki, bo są świetne rabaty, z których naprawdę warto teraz skorzystać. Bardzo ładny, powiedziałabym, taki kobiecy design. Oczywiście, marka wegańska, marka tworząca produkty naturalne. Na opakowaniach znajdziecie informacje, ile mamy tutaj substancji pochodzenia naturalnego w składzie. Macie świetnie opisane składy, dokładnie zaznaczone, które to są te substancje pochodzenia naturalnego, zgodnie z normami. Mamy informacje, tak jak powiedziałam Wam, o tych biofermentach. Mamy oczywiście informacje o tym, że marka Shelly kocha zwierzęta, więc na nich nie testuje. To też jest bardzo istotne. Wiecie o tych własnych laboratoriach. Wiecie, że marka specjalizuje się w biofermentach. No naprawdę, marka, która jest ciekawa, polska, nasza marka, marka, która ma świetną, rozbudowaną ofertę, bardzo fajne substancje aktywne w składach. No, tam są na przykład komórki macierzyste z wąkrota azjatyckiej, którą ja też osobiście uwielbiam w pielęgnacji. Trochę taka inspiracja azjatycką pielęgnacją, ale wy wiecie, że Azjatki bardzo dbają o skórę i bardzo przykładają uwagę do tego, jakie substancje aktywne stosują, jak wygląda ta pielęgnacja. Więc to też jest super, że ma w naszych, wśród naszych rodzimych marek, właśnie naszych polskich marek, mamy taką perełkę. Biofermenty, te komórki macierzyste, ta wąkrota azjatycka, te świetne ekstrakty. No po prostu wow. Pomyślicie sobie, a Anita, znowu kusisz, ale ty się dobrze wypowiadasz o tej marce. No tak. Słuchajcie, kiedy ja zaczęłam się jej przyglądać, to tak mówię, biofermenty, ja już gdzieś o tych biofermentach słyszałam. No ale dobrze, zobaczymy, może rzeczywiście to by było coś fajnego dla mnie. Z kolei z drugiej strony wiem, że biofermenty, a moja skóra wrażliwa, która czasami reaguje takimś podrażnieniem, zaczerwienieniem, to może być świetny sposób na przetestowanie. A z drugiej strony wchodzimy w ten okres jesienno-zimowy, bo wtedy dopiero zaczynałam testowanie tych produktów. Zaraz będziemy w niego wchodzić, więc Wy będziecie mieć też na pewno dużo pytań. Anita, pomóż, moja skóra naczynkowa reaguje zaczerwienieniem, albo ta wrażliwość, kurczę, no wchodzę z zimnego dworu, niska temperatura, wiatry, wilgoć do pomieszczenia, w którym jest nagrzany kaloryfer i zaraz na tej mojej skórze, a w ogóle to stosuję różne zabiegi, stosuję właśnie kwasy, stosuję retinol, albo często też dostaję od Was problem, no mam strasznie tą, pytania, mam strasznie przesuszoną skórę, mam taką atopową, łuszczą się, co robić, jakie kosmetyki, i mówię, dobra, tu mamy coś, coś naprawdę fajnego, bo wiem, że wiele z Was szuka dobrych polskich marek, które mają właśnie w większości substancje naturalne, substancje pochodzenia naturalnego w składzie, ale one będą aktywne, one będą bioaktywne. One będą właśnie miały jakąś tam zastosowaną tą technologię, coś innego, coś nowego, coś ciekawszego niż popularne wszędzie dostępne kosmetyki naturalne, że tak powiem. No i Shelly jest taką marką. I jak ja zaczęłam testować te kosmetyki, to byłam naprawdę bardzo pozytywnie zaskoczona, że są fajne, że zaczęłam się przyglądać tym biofermentom, że są inne, że tego nikt nie ma, że tu mamy substancje, które są tak jakby dalej, marka wychodzi dalej, idzie dalej, szuka czegoś nowego, czegoś innowacyjnego, czegoś nowatorskiego, czegoś, czego naprawdę nikt inny nie będzie miał. Ale z drugiej strony tak, żeby to było właśnie świetnie dopasowane do Waszych skór, do problemów Waszych skór. Poza tym też bardzo intuicyjnie, bo jak zerkniecie sobie na opakowania i to, co mamy na nich dokładnie opisane, nazwy tych produktów, to widzicie, że te bioaktywne to będzie właśnie dla tych skór takich problematycznych, suchych, atopowych, dojrzałych, wrażliwych, kojące na przykład, tak? Czyli szukamy produktu, mam zaczerwienienia, podrażnienia i tak dalej, kojące, naprawcze, czyli będzie działać naprawczo, regenerująco, wzmacniać Waszą barierę lipidową, działać na Wasz mikrobiom. Świetnie przemyślana marka.
Naprawdę wielkie brawa. I to jest marka, kolejna marka kosmetyczna polska, nasza marka tworząca produkty naturalne, która bardzo pozytywnie mnie zaskoczyła. Dlatego też właśnie postanowiłam, że Wam o nim powiem. A na moim kanale nie ma wielu takich marek. Ja naprawdę wybieram marki tworzące kosmetyki wegańskie, naturalne, bardzo, bardzo szczegółowo. I nie wszystkie, bo nie są tego warte. Takie, które naprawdę mogę Wam polecić, z czystym sumieniem, które testuję od dłuższego czasu, które sprawdzam na sobie, które wiem, że działają, że przynoszą efekty. Tylko i wyłącznie takie marki Wam polecam. I to jest kolejna marka, którą warto się zainteresować, o której powinno być głośno, która powinna pojawić się wysoko wśród tych marek tworzących kosmetyki naturalne, wśród marek wegańskich, wśród marek, które naprawdę mają czym się pochwalić, czym się wyróżniają wśród innych, które mają świetne składy, substancje aktywne, biofermenty i działanie. I nawet jeśli sobie wejdziecie na Instagram marki, czy w opinie na poszczególne produkty, to zobaczycie, ile jest pozytywnych opinii odnośnie tych kosmetyków. Jak te produkty świetnie się sprawdzają u Was i Wy je polecacie. Nie ja, nie tam jakaś influencerka, kosmetolog i tak dalej. Wy, to Wy się o nich wypowiadacie świetnie. I to jest najlepsza opinia dla marki właśnie od klientów, którzy kupują, sprawdzają, testują i mówią wow. Bo efekty są, bo skład jest świetny, bo konsystencje są genialnie przemyślane, bo są inne zapachy bardzo wartościowe, bo są fajne produkty w ofercie. No wybaczcie mi, że się tak znowu rozgadałam, ale widzicie, jeśli jest pasja, jeśli jest kosmetyk świetny, jeśli jest coś, o czym warto mówić, to ja mogę mówić godzinami. Zostawiam Wam w opisie linki do produktów, o których dzisiaj wspomniałam, do strony marki. Zerknijcie szybko na ofertę Black Week, która trwa, bo powinna Was zainteresować, bo ceny są świetne i warto coś dla siebie wybrać. A na pewno wybierzecie, bo tam jest naprawdę dużo kosmetyków, którymi warto się zainteresować. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Oczywiście widzimy się w kolejnym filmie i na pewno nie raz jeszcze usłyszycie o tej marce na moim kanale. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia. Pa!